Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc Łukaszowi, tak żeby mógł z nami się pojawić na kolejnej, najbliższej imprezie. Trzymajmy za niego kciuki i mam nadzieję, że się wszystko uda i wszystko się dobrze skończy. 4 miesiące temu 26-letni Łukasz z Mikołajek uległ poważnemu wypadkowi, zapadł w śpiączkę i do tej pory się nie obudził. Koledzy i przyjaciele postanowili pomóc mu w walce z ciężką chorobą. Z myślą o nim zorganizowali koncert, na którym jesteśmy. Nie ma słów, żeby można było podziękować za coś takiego. Okazuje się, że w tak niewielkiej miejscowości po prostu ludzie potrafią się, nawet nie wiem, czy nie bardziej niż w większych miastach, potrafią się tak zintegrować, tak są zżyci ze sobą, że po prostu w kilka dni są w stanie stworzyć koncert, zbiórkę, po prostu wszystko z myślą o tym, żeby młody człowiek mógł wrócić do życia. Love for money is my sin. Any man calls I let him in. Mamy założone subkonto w Fundacji Dlaczego i tam możemy przelewać pieniążki, które będą w całości przeznaczone na jego rehabilitację. Dziś można powiedzieć, że ta akcja charytatywna, ten koncert jest udany. Jest udany, mimo mrozów, dopisało naprawdę, publika jest super, przyszło mnóstwo osób, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Za tobą, tak już tylko na to czekasz, kolejna z twoich. Charytatywne i jak najbardziej się na nie piszemy. Także myślę, że to jest to znakomita sprawa, że mogliśmy to połączyć. Po prostu naszą obecność, to, że prowadzimy warsztaty, plus ta impreza, która dzieje się dzisiaj i przy okazji poznaliśmy mnóstwo sympatycznych ludzi. 80 po raz pierwszy. Ach, dziewczyny lubią czekoladę. 80 złotych po raz pierwszy. Ile? 85. Fajnie. I 100 złotych po raz trzeci. Zapraszamy. Thank you.
kotary. Pojedziemy.